Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Okazało się, że jednak mam ostatnią cynę. Ale to nic. Posłuchajcie, tu mamy warystory. Ten warystor jest uszkodzony. Zobaczcie. Ja mówiłem wam wcześniej o punkcie na jego górze, na szczycie, ale ujebany jest po tej stronie, to aż go wysadziło dosłownie. A to jest nieważne, bo ja szukam oznaczeń. O, jest oznaczenie. Oznaczenie jest 14391. I tu mamy nowy warystor. Jest deczko większy niż tamten. I mamy tak samo 14391. Te same wartości i tak dalej. Tylko ten jest odrobinę większy od tego poprzedniego. No. Więc to jest wstęp do filmu. No to witam z powrotem, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Mamy tutaj listwę. Najpierw co zrobimy, to opalimy ten przewód. To jest przewód od uziemienia, tylko najpierw go odkręcę, bo chcę go rozprostować. Najpierw gnaty się przyda. Chcę go odkręcić, bo wezmę go najpierw. Bo chcę go najpierw opalić, to sobie przerzucę nad tymi. O. Tak będziemy używać zapałek. Wiecie, powiem wam tak, to nie musi nie wiadomo być jak opalone. Chodzi o to tylko, żeby było. Jeszcze tu na dole by się przydało. A, ta nie pójdzie. Bawienie się ogniem. Tak. Ło! Ja pierdzielę. Za dużo dali ten. Siarki na niej się za bardzo. O, ta się w ogóle już nie zapaliła. Ajajajajaj, same problemy z tymi zapałkami. No, jeszcze się nie chce palić, wamać. Ty, no, bez jaj, zapałka, która się nie chce palić. Nie, to mnie rozwala. Ja 5 zapałek zużyję, żeby rozpalić ogień. Ogień! Ja pierdolę, co to jest? Chuj, nie działa. Kolejna nie działa. Prawie połowa zapałek nie działa. Powiem wam szczerze, to są jaja. O, się rozpaliła bardzo dobrze. Dobra, jedziemy z tym koksem. To oddalimy. O. Dobra, okej, tam. Jakoś to tam. O, jakoś to tam jest. I teraz możemy to sobie ukształtować. Ja będę chciał to dać mniej więcej o tak. O tutaj. Bo to idzie tu. To będzie, nie, to będzie znajdować się tu. No to idealnie, tak zrobimy to pod kątem. Sobie wyciągniemy kawałek. O. I teraz to przykręcimy. O. Dobra. Tu mi się przyda jedno takie urządzenie sprytne, tylko jakie znajdę. Tak, zaraz ktoś powie burdel byś posprzątał. Ludzie, ja tu mam bardzo dobry porządek. Tylko czasem coś odkładam i nie pamiętam dobrze gdzie to odłożyłem. Ach, no jest. Kurwa, stare skorodowane szczypce do prądu.
Dobra. Okej, trzyma, trzyma. Dobra, teraz jedziemy z tym koksem. Mam lutownicę i nie zawaham się jej użyć. Dobra, grzeje się. Grot sprawdzony. To odkładamy na bok, to na bok, to na bok. Dobra, to na bok. To kładziemy tutaj. Wszystkie wybuchowe rzeczy gdzieś z dala. Tu mamy waryztor. To nóżka. Troszeczkę. A jeszcze to wejdzie. Właśnie mi chodzi o to, żeby on wszedł idealnie pomiędzy te gniazda. O, będzie git. Dobra, to się grzeje. Idę po jakąś podkładkę, żeby na tym ubierać cynę. Widzę, że z tym się nie uda, to mam tu takie coś. Nie ma to jak kawałek kostki brukowej, zawsze działa. Dobra, lutownica się grzeje. Plan jest taki, że wezmę, wybebeszę to gówno. O, tak. O. O tak. Mam czyste pola lutownicze. Dobra, jak wy to widzicie, zajebiście, tylko jeszcze przesuń to chłopie mniej więcej na środek. No dobra. Są uwalone piny od warystora. Ogólnie to się znajdują na drugiej stronie. Nie chce mi się ich wylotowywać. W sumie kurwa przydałoby się je wylotować. Ja pierdolę, że ja wtedy to nie zrobiłem. No dobra. Poczekam, aż się lutownica nagrzeje. Wiecie, spartańskie warunki. Po pierwsze, nie mam stanowiska do lutowania, lutuję w garażu. Gdzie ten w dupę kopany jest? Warystor. To jest warystor, który wam pokazywałem przed chwilą. Od jego oznaczenia to jest 14391. To jest ten do tej płytki. No i co tu się odjebało, zaraz ktoś się zapyta. Chodzi o to, że tutaj było dociśnięte uziemienie do fazy. Jak mocniej się wciskało po prostu przewody, ta bolce od fazy naciskały na przewód uziemienia. Robiło się przebicie, ale też warystor dostał. No bo się zużył. Proste. Dobra, grzeje jak głupia, to już można zaczynać. To się da w ogóle odlutować. Teraz sprawdzimy. Coś tam idzie. Wiecie co? Chyba dupa z tego będzie, mi się wydaje. Bo ja to grzeję, grzeję i coś się odlutować nie chce. No. Dobra. Pierdo. Szam za przekleństwo. Zrobimy to po mojemu. Nie będę się walił z tym. Wziąłem kawał cyny, będziemy na żywca.
Trzyma się, teraz drugi. Ja cię powiem wam szczerze, nie będę się pierdzielił z tym i próbował to gówno odlutować. Możliwe, żeby się nie dało tego odlutować. Nie przylęgło. Teraz jest. Lutownica na bok. Dobra, także nie przyjarała czegoś. Trzyma się, trzyma się. Montujemy płytkę z powrotem. No, będzie dobrze, ujdzie. No tak. Tak. I to, że się nie ułamał. O, idealnie. I warystor jest doskonale pomiędzy tymi. Jeszcze raz pokażę wam, to są bezpieczniki, które są całe. Żaden nie jest uszkodzony. I teraz złożymy to. Tylko ja to złożę po swojemu, czyli po ludzku. Dobra. To damy tak, ten damy tak. Ten damy tak. Żeby go znowu coś nie przycisnęło za bardzo, ale ten dom się tu wypina. A właśnie, doskonale. I teraz, żeby te gniazda weszły bez uszkodzenia ich, bo jak będą uszkodzone, to będzie lipa. Kurde, coś mi tu zahacza. Poczekajcie. Nie no, to... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, no teoretycznie dobrze wejdzie. No. To wejdzie, wepchniemy tu. Żeby tutaj nie zaczepiło za to. Tego, ten przewód, czekajcie, ten przewód weźmiemy, wepchniemy tu za to. Ten damy tutaj. O, tutaj damy, tamten jest dobrze. O, tak, o tak. Dobra. Już się zaczyna zamykać. Tutaj coś nie za bardzo chce dochodzić. Dobra, ja na razie to ścisnąłem na chwilę, a teraz rozłożę to z powrotem. Dobra, warystor trzyma, nic nie jest ten. Dobra, można to składać. Dobra, tu się dobrze, świetnie trzyma. Te przewody wepchniemy tutaj na bok. Warystor wchodzi tu. Uziemienie wchodzi tu. To wchodzi i tak z boku. Wiecie, to nie jest tak, że se to złożycie i macie wyjebane, bo to musicie to złożyć dobrze i tyle. O, dobra. Więc mamy złożoną. Uciekaj mi stąd. Teraz pracuję. Dobra, listwa mam. Listwa jest, o, złożona. A teraz ją skręcimy i zobaczymy, czy działa wszystko. Oczywiście. O, najpierw skręcacie przód. Poczekajcie, jeszcze wezmę na nagraniu, sprawdzę. Tak, wszystko jest doskonale. Dobra, fajnie. To jest najważniejsze. Wiecie, większych usterek już w listwie nie było. Ja to i tak teraz władowałem tak fajnie, że to teraz wszystko bardzo dobrze ze sobą leży. Leży ze sobą bardzo dobrze i nie powinno już być usterek. Chodzi o to, że tam ktoś podczas montowania tego w fabryce spitolił to na maksa. Wziął, docisnął przewód od uziemienia do fazy. Zresztą, co widzieliście w pierwszym nagraniu z tego,
co wywołało przebicie do zerowania, czyli do uziemienia. Nie ma czegoś takiego jak zerowanie z uziom. Do uziemienia wywaliło przebicie przez linię L. No dobra. Wywołało przebicie przez linię L. No i to wywołało katastrofalną kaskadę, która spowodowała... Teraz zobaczymy, czy wszystko ładnie wejdzie. No weszło. Weszło. Dobra, a teraz wyłączam. A to mogę odłączyć już lutownicę, bo nie będzie potrzebna. Wow, ale tu jest bajzel. Jeszcze sprawdzę sobie cały przewód, czy nie jest gdzieś przypalony lutownicą, tak na wszelki wypadek. Wiecie sami, o co chodzi. Dobra. Podłączyłem do prądu. Listwa jest włączona. Nie wiem, czemu ta dioda się nie świeci, bo powinna się świecić. Brak. Brak. Dobra, fajnie, brak. Ok. Podłączymy. A nie, lutownica może nie. W sumie huk. Podłączymy lutownicę. Lutownica jest podłączona. Brak. Brak. Brak przepięcia. Widzicie? Czyli jest wszystko dobrze. Ło, ciężko wychodzi. O kurde, naprawdę ciężko. O, wychodzi. Ale to dobrze, że ciężko wychodzi. Wiecie, dioda mogła się też spalić. Dobra, ale działa. Dziękuję Wam za film, trzymajcie się, pozdrawiam, Piorun Burza Elektryk. Naprawa się udała, dioda, że nie świeci, to po prostu mogła się przepalić z czasem. W trakcie lutowania okazało się, że jeszcze pierdolnął opornik z 230 na 3,5 V. Więc jeszcze opornik czeka mnie do wymiany. I co jest najfajniejsze, odlutowałem też drugą część. Druga część to był zwykły kawałek drucika, przylutowany do innego kawałka drucika, co jest dla mnie debilizmem kompletnym. I ten, który robił tą listwę, to powinien dostać kopa w mordę dosłownie. Bo powiem szczerze, takie brakorubstwo, co tutaj zobaczyłem, to jest normalnie porażające. Musiałem wykorzystać stare złącze komputerowe, a w tym wypadku wysrać diodę, która była w środku ze swojego magazynu, w którym mam potężny kupę klawiatur i innych części, żeby uzyskać diodę do tej listwy, co już jest włożone, a teraz muszę zakupić tylko właśnie opornik jeszcze. No i już listwa działa, funkcjonuje, wszystko dobrze, warystor dobrze działa, nie ma problemu, tylko właśnie to się zesrało jeszcze i no niestety, no to jest tylko urządzenie, ma prawo się popsuć.